Mieszkańcy Bieniczek się cieszą, bo nasz wspólny trud o budowę świetlicy w Bieniczkach dzisiaj znajduje swój finał. Przeszliśmy długą drogę od 2013 roku przez utworzenie sołectwa, poprzez budowę oświetlenia, placu zabaw, szukanie gruntu pod świetlicę, projektowanie świetlicy. Dzisiaj znaleźliśmy pieniądze na tę świetlicę, aplikujemy o te środki. Mam nadzieję, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku dostaniemy pozytywną odpowiedź, dostaniemy promesę, umowę i będziemy mogli uruchomić przetarg na budowę świetlicy w Bieniczkach, no, która będzie, mam nadzieję, oddana albo przed końcem przyszłego roku, albo na początku 2024 roku. Świetlica dosyć sporych rozmiarów, no jak na małe sołectwo, niemal 150 metrów, ale mieszkańcy mają konkretne plany na konkretne wydarzenia i swoją działalność, są zdeterminowani co do tego. Zresztą dotychczasowa współpraca przy projektowaniu świetlicy, czy przez przekazywaniu, czy przejmowaniu gruntu od KOWR-u, czy wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnej, wskazywała, że mieszkańcy są bardzo zależni na tej świetlicy. To nie jest taki wniosek, no dobra, zbudujcie nam świetlicę i jakoś to będzie, tylko oni naprawdę tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc dreptali te wszystkie ścieżki do nas, do wszystkich różnych instytucji i szukali rozwiązań, jak tą świetlicę wybudować. My znaleźliśmy pieniądze, aplikujemy, za chwilę budowa. A potem cóż, kolejne wyzwania, kolejne problemy. Ja chcę tylko powiedzieć, że moim celem jest, aby w każdym sołectwie gminy Nowogard, mam ich 37, była świetlica, był plac zabaw, była siłownia na świeżym powietrzu, ta niezbędna infrastruktura dla mieszkańców. Zadowolony jestem, bo udało nam się po długich, długich oczekiwaniach spełnić nasze marzenie i w rezultacie wybudować świetlicę wiejską, której nigdy nie mieliśmy. Do czego ta świetlica będzie służyła mieszkańcom? Świetlica będzie służyła jak i naszym najmłodszym dzieciom do zabawy, do nauki, ale także seniorom naszym do spędzania razem czasu. Także będziemy zakładać koło gospodyń wiejskich, czy koło inicjatyw, żeby się rozwijać, integrować. Jak wy sobie teraz radzić? No bo nie macie do tej pory żadnego miejsca chyba w takim razie, żeby się spotkać, żeby nawet zrobić zwykłe zebranie. Tak, nie mieliśmy żadnego miejsca takiego, wygospodarowaliśmy od KOWR-u teren, zrobiliśmy boisko też do gry w piłkę dla naszych dzieci, także mamy takie boisko, gdzie możemy się spotkać. No i to wszystko, pod chmurką, pod gołym niebem. Tak, wszystko było pod chmurką. Teraz to się zmieni, całe szczęście. Tak, dokładnie, całe szczęście od Mikołaja dostaliśmy w prezencie, także jesteśmy szczęśliwi.